już! Co za dzień? Obudziłaś się? Kto jest najpiękniejszym maluszkiem na świecie? Nie przejmuj się nimi, kochanie! Jaka bezczelna! Wow! Absolutnie żadnych paparazzi! Ale ty! Potrzymaj mi dziecko! Co ty robisz? O! Można prosić o autograf? Jestem twoją największą fanką! Ja też bym chciała autograf! Mamusia zaraz wraca! O! Deszcz niemowląt! To będzie dla mojej przyjaciółki Ashley! Imię z powodzeniem wystarczy! Masz takie miękkie włosy! Nie dotykaj, proszę! Serio, przestań! Pani władzo! Ktoś za to beknie! Macie nauczkę, żeby nie nękać celebrytów i nie zostawiać swoich dzieci bez opieki! Zabieram was do aresztu! To prawdziwa katastrofa! Okropnie wyglądam w pomarańczowym! O, tu jesteś! Mamusia się za tobą stęskniła! Pamiętaj, że mają się błyszczeć! O tak, mamo! Doskonale! I wtedy piękna księżniczka wybrała się na poszukiwanie legendarnych wyprzedaży! Wow, jaka ona odważna! Po wielu trudach zdobyła suknię swoich marzeń! O, czas na kolację! Zobaczmy, co dzisiaj serwują! Jestem bardzo głodna! Hej, gdzie jedzenie? Właśnie, pora karmienia! Proszę bardzo, dzisiaj coś słodkiego! Jak to? Jedna kostka cukru? Raczej się tym nie najemy. No wiesz co? Mamusiu, chciałabym porozmawiać z kierownikiem. Niestety nic nie mogę zrobić. Nie chcę tego. Hej, daj nam porządny posiłek. Może to cię zachęci do wysiłku. Okej. Gdzie nasz obiad? Spójrz na kraty. Co to? Kraty ze słodyczy? Tak już lepiej. Pychota. Dziękujemy. Tylko nikomu nie mówcie. Czemu to tak długo trwa? Pogryź sobie kraty. Zwariowałaś, mam? Wow, ale super! Może więzienie nie jest wcale takie złe? A mówią, że zbrodnia nie popłaca? Ha, nareszcie obiadek. Już się nie mogłam doczekać. Co tam dzisiaj? Jarzynówka? A może spaghetti carbonara? Niezupełnie. Smacznego. Czy to jakiś żart? Cóż, lepsze to niż nic. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Chcesz połowę? Kostkę cukru? Nie, dziękuję. Chcę to, co one mają. O czym ty mówisz? Ale numer. Rewelka? Polecam. Ale przecież nie bój nic. Mamusia ma plan. Przyrządzę nam coś smacznego. Potrzebuję jedynie świeczki. Potrzymam łyżkę nad płomieniem, aż rozpuści się cukier. Tylko żeby się nie przypalił, powinien mieć ładny karmelowy kolorek. Pachnie wspaniale! Skarmelizowany cukier włoży drewniany szpikulec. Teraz poczekam, aż zastygnie i gotowe! Ręcznie robiony lizak. Smakowity i prosty w przygotowaniu. Spróbuj! Wow! Dzięki, mamo! Właśnie o czymś takim marzyłam! Bardzo się cieszę! Kocham cię, mamo! Ale wciągająca książka. Normalnie nie mogę się oderwać. Huh? Co jest grane? Czy to papier toaletowy? Nie! Co ty wyrabiasz? Jejku! Co ona narobiła? 800? 900? Co to? Fuj! Bardzo przepraszam. Natychmiast przestań, młoda damo. Chodź tu. Nie możesz się tak zachowywać. Znasz zasady. Przepraszam, mamo, po prostu się nudziłam. Och, nie mogę się gniewać na twoją uroczą buzię. Tylko więcej tego nie rób. Ha, zastanówmy się. Ta taśma może się przydać. Żeby zapobiec takim papierowym wypadkom. To dziecinnie proste. Po prostu zwinę rolkę i przykleję w poprzek taśmę. Fajne, co? Wow! Dawaj! Oderwij kilka listków. Już? Reszta zabezpieczona. Do kogo ty właściwie mówisz? Takie głupotki nie robią na mnie wrażenia. Mamusiu! Urety! Już, już, kochanie. Wezmę papier toaletowy. Niebieski czy czerwony? Żaden! Okej, w takim razie poczekaj sekundkę. Co powiesz na żółty? Wiem, że przepadasz za zielonym. Nie! Dobrze wiesz, czego chcę. Oczywiście. Mogłam się domyśleć. Masz to po mnie. W naszej rodzinie obowiązują pewne standardy. Nie ma nic lepszego niż papier banknotowy. 200 wystarczy? W sumie to weź całą rolkę. Dzięki, mamo! Mamusia zostawi sobie kilka stówek. Tak na wszelki wypadek. Wow, wykwintna restauracja. Oboje sobie podjemy. Ach, kelner! Poproszę menu.
Dziękuję. Na co mam dzisiaj ochotę? Może... sałatkę grecką? Natychmiast. Kolejny gość? Nie skąpcie na pomidorach. Hej, gdzie obsługa? O! Dzień dobry, pani. Karta dań. Jak to? Co to ma znaczyć? Jejku! Mogę sobie pozwolić jedynie na burgera. Poproszę burgera. Oczywiście. Już podaję. Smacznego. Ha, wygląda smakowicie. A dla pani sałatka. O! Chyba jednak zrezygnuję. Proszę to odnieść. Coś nie tak? Po prostu nie mam ochoty na sałatkę. Za to ten burger. Poproszę to, co zamówiła ona. Zwykłego burgera? Jasne. Przepraszam. To za kłopot. Serio? Oto pani burger. Zapowiada się dużo lepiej. A dla pani sałatka? Więcej zielonego do mojej sałaty. Nic tu nie ma ciekawego. Hej, co to za gość? Ale ma brzuchal? Nic dziwnego, jak się je tyle słodkości. O, wow! 3 torty, jeden pyszniejszy od drugiego. Do wyboru, do koloru. Od razu zgłodniałam. Pachnie truskawkami. A jednak nie. To mnie jakoś nie kusi. A może szaszłyk ze wszystkim? Słono, kwaśno, słodki. Czyta mi w myślach. To jak wszystkie moje ciążowe zachcianki na jednym patyku. Wystarczy zadzwonić pod ten numer. Kurczę, chyba się nie powstrzymam. Nie zaszkodzi zadzwonić. Dzień dobry. Słucham. Poproszę oba mega szaszłyki. Cena nie gra roli, ale muszę je dostać natychmiast. Nie ma sprawy. Gotowa na niezapomnianą przygodę gastronomiczną? Tak jest. Szybciutko proszę. A, tutaj jesteś. Smacznego. Pychota. Zapłata jest tam. W tym pudełku? To wszystko? Jestem bogaty. Kluczyki do samochodów? Nie mogę w to uwierzyć. Niesamowita szczodrość. Wiem. To najlepszy dzień w moim życiu. Dla mnie też. Wuhu! Super! Wow, rozkosz warta grzechu. Nigdy już nie będę musiał pracować. Cała przyjemność po mojej stronie. Polecam się na przyszłość. Mam ochotę na coś słonego. No, dalej. Czego bobasek sobie dziś życzy? Kopnij na tak. Chcę te. Świetny wybór. Zajmę się resztą. Muszę zmienić zawód. Już lecę. Zapłać. Oczywiście. Odmowa. Ale to złota karta. No i? Zapłacić trzeba. Przesuń się. Wszystko muszę robić sama. Czemu nie działa? Nie mam na to czasu. Wow. A ty niby dokąd? Radź sobie. Czekam w aucie. Hej, bobasku. Głodny? Och, co powiesz na to? $30? One są ze złota, czy co? Nie stać mnie. Zobaczmy, ile mam. Nie za dużo. Chyba tym razem nici z chipsów. Ale na coś musi mi wystarczyć. Nie, nie. O, woda! Pycha! Chodźmy do kasy. Poproszę tę wodę. Chwila, mam coś dla ciebie. Proszę. Serio? Dla mnie? Jesteś naszym szczęśliwym klientem. Z tobą nawet w więzieniu jest znośnie. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Ach, jakie wygodne łóżko. Chyba będę rodzić. Strażnik. Ktokolwiek. Co to za hałasy? A jak sądzisz? Pomóż mi. Skoro tak stawiasz sprawę, przyjdź i tak dalej. To było łatwe. Raczej stresujące. Cieszę się, że to już koniec. Zabiorę małego na spacerek.
Otworzę drzwi. Na razie. Wreszcie sobie poszła. Ale że wypuścili ją z celi? Pieniądze otwierają drzwi. Dosłownie. Czysta cera, czysty umysł. To całkiem relaksujące. Jak się masz dzisiaj? Wygodnie ci u mamy w brzuszku? Zawsze o ciebie zadbam. No dobrze, wracam do sprzątania. Możesz trochę ciszej? La 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 la, zamiatam podłogę. W domu mam od tego pokojówkę. Jestem niezadowolona, mamo. Nie marudź, skarbie. Mamusia chce się przespać. Mój głos cię uspokaja, co? Zaśpiewam ci kołysankę. Może to nie taki zły pomysł. Potrzebuję tylko... Och, nie mogę sięgnąć. Już prawie. Mam. Posłuchaj, jak się śpiewa. Kołysanka! Kołysanka! Co to za wrzaski? Spokojnie, wszystko w porządku. Z popielnika na Wojtusia. Przestań! Łatwo krytykować. Oj tam, mam lepszy pomysł. Ścieżka z podkładem. Tego mi brakowało. Wiem, że mam wyjątkowy talent. Stary niedźwiedź mocno śpi. Wiem, maleństwo. To zbrodnie wobec uszu. Ale nic na to nie poradzę. Nie podoba mi się to, mamusiu. Cichutko, nie płacz. Kotki dwa. Nawet mnie nie słyszy przez to wycie. Ale mam pomysł. Zrobię sobie własny mikrofon. Zobaczcie, to naprawdę proste. Śpiewam do jednej puszki, drugą przykładając do brzucha. W górze tyle gwiazd. Dużo lepiej. Od razu mi się chce spać. Ach, śpi, kochanie. No proszę, działa. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz. Myśli, że jest taka sprytna, co? Ja też tak potrafię. La 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 la. No weź się już przymknij. Och, poddaję się. Zostało mi tylko jedno wyjście. Walery? Słucham panią. Zagraj coś ładnego. To klasyczny kawałek. Doskonale. Jak? Wszystko jest lepsze od twojego zawodzenia. Nareszcie. Dobra, starczy tego rzępolenia. Fajnie mieć prywatnego skrzypka, ale i tak wolę swój blaszany mikrofon. Mama ostrzegała mnie przed takimi jak ty. Ależ skarbie. Chwila, to mój pierścionek. Jest przepiękny. Nie uwierzysz, ale... Jestem taka głodna. Obiad. W końcu. Proszę. Nie widzisz, że liczę pieniądze? No dobra, dawaj. Co my tam dzisiaj mamy? Co to ma być? Spróbuj. Bardzo smaczne. Pachnie obrzydliwie. Zaraz zwymiotuję. Nie wiesz, co tracisz. Pychota. Nie ma mowy, żebym jadła to paskudztwo. Nie mogę nawet na to patrzeć. Ale jestem głodna, mamo. Ciągle czegoś chcesz. Chyba wiem, co robić, ale będzie mi potrzebny telefon. Trzymam go w sejfie. W więzieniu trzeba być ostrożnym. Wszędzie kryminaliści. Powinnam była wcześniej o tym pomyśleć. Szybko zadzwonię. Co ona teraz kombinuje? Nie pojmuje milionerów. No czemu nie odbierasz? Niezły serdalek. Słucham. Moje dziecko jest głodne, a więzienna strawa jest ohydna. Wystarczy tego narzekania. Nie rozumiesz? Dzisiaj podali owsiankę. Wąski, mam dla ciebie zadanie. Wybierasz się do więzienia. Wielkie dzięki. Buziaki. Nie dzwoń do mnie więcej. Tyle powinno wystarczyć. Na co czekasz? Na zaproszenie? Super, udało się. Wow, ta owsianka była przepyszna. Zgadzam się. Muszę poprosić strażników o przepis. Odpocznę sobie po jedzeniu. O, co się dzieje? Któż to taki? Taki obiad, to rozumiem. Dziękuję. Wow, tyle jedzenia.
Świeżo upieczona pizza. W końcu się smacznie najem, ale czegoś tej pizzy brakuje. Witaj, śmietany. Co ona wyrabia? Ach, dzieło sztuki. Teraz trochę sushi. Mam zwariowane zachcianki ciążowe. Co by tu jeszcze? Trochę musztardy. I może kilka truskawek. Teraz można jeść. Wow, wygląda wyśmienicie. Nie mogę się doczekać. Wreszcie żarełko. Najwyższy czas. W sumie też bym zjadła pizzę. Może zadzwonię do męża. Słucham? Mój telefon nie działa. Cześć, przyślesz mi dzisiaj obiad? Super, dzięki. Pizza z kremem czekoladowym? Kto by pomyślał? Och, aż mi ślinka cieknie. O, teraz coś dla mnie. Witaj, kochanie. O, brakowało mi twoich wąsów. Jak tam maleństwo? Nie sprawiasz mamie kłopotów? O, jak się masz, tato? Bardzo tęsknię za wami obojgiem. Niewiele mogłem przynieść. Dziękuję, kochanie. Dwa jabłka? Ale nas rozpieszczasz? Jesteś najlepszy? Nie, ty jesteś najlepsza. A, prawie zapomniałem. Przemyciłem też batonika. Zaraz się rozkleję. Nie wiem, jak ci dziękować. Zjadłam cały słoik Nutelli i niczego nie żałuję. Życie znów ma sens. Bez komentarza. Przynajmniej nie śpiewa. Do zobaczenia wkrótce. Jednak zdziepko przesadziłam, ale przecież nikt mi nie powie, że utyłam. Jak tam maleństwo? Ciężki dzień za nami. Pora iść spać. Och, ale to niewygodne. Nie, tak też nie. Muszę się jakoś wyspać. Pomyślmy. Och, już wiem. Coś tu się na pewno znajdzie. Nie, to nie. Same śmieci. Zaraz, ta opona. Jedziemy do domu. Nareszcie. Mogę się położyć na brzuchu. Idealnie. Dobranoc, maleństwo. Głupia poducha? Nadal niewygodnie. Oho, do roboty. Proszę spróbować tej. Wygląda jak mój pies. Głupta ze mnie, proszę mi wybaczyć. Mamusia nie chciała się zdenerwować. No już. A może ta, jest złota i wysadzana drogimi kamieniami. Już lepiej? Wygląda ekskluzywnie. Niech będzie. Wspaniale. Ach, i do spanka. Coś mnie uwiera. To niemożliwe. To te kamienie są zbyt ostre. Czemu nie odchodzą? Uch, chcę się tylko porządnie wyspać. Młotek, nie pozostawiasz mi innego wyboru? To też nie działa. Muszę je zniszczyć. Co to było? Właśnie po to mam służącą. Co jesteś taka koścista? Ułóż się jakoś. Przepraszam. Może w ten sposób. Nie ruszaj się. Puste. Co za pech. Och, biedactwo. Sprawdzę, czy mam jakieś drobne. Kup sobie obiad. $100? Choć tyle mogę zrobić. Wielkie dzięki. Wow, co za obcasy. Dobroczynność poprawia mi nastrój. Wow, to wszystko dla mnie? Zobacz, to paniusia cię przelicytowała. Myślisz, że jej pieniądze są lepsze? Pokażę ci, że jestem bardziej szczodra. Czy jaśnie? Oho, chcesz mi zaimponować jakimś bilonem? Weź moje futro. Prawdziwe futro? Okej. Podziwiaj moją hojność. Ja... Wow. O, tandetne złoto. Czas podnieść stawkę. 3 nowe iPhony plus laptopik. Nic już nie rozumiem. Głupie gadżety? Nie mogą się równać z najnowszą furą. To dopiero gest. Dajesz mi samochód? Och. Chwileczkę. Dawaj ten długopis i odwróć się. Jednym podpisem przekażę ci swój dom. Moja wspaniałomyślność nie zna granic. Wow!
O! Ale idiotka! Nie słuchaj jej! Podpisuj! Pff, wystarczy tego dobrego! Na razie! Daj, daj! Zmieniłam zdanie? Trochę się zagalopowałam. A skoro nikt nie patrzy... Hej! Ten, kto daje i zabiera? Zabiorę też sztabkę. Ale to nie twoje! Ech, w porządku. Bogaci ludzie są wredni. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny! Nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Przynajmniej paznokcie zrobione. Przepraszam, chciałabym tu pozamiatać. Doprawdy? Korzenie zapuściłaś, czy jak? Dobra, przesunę się. Przekąszę coś w tym czasie. Mniam, nawet smaczny. Dobra, prawie skończyłam. Już nie potrzebuję. Służba, zabrać. Czy ktoś mnie tu słucha? Podłoga aż lśni. Ua! Lecę! Co się stało? Widzę gwiazdy. Ojej, mój błąd. Co tu się dzieje? Tak mi przykro. Czyżby? Co za rozpuszczona wachorzyca. Już ja się tym zajmę. Jeszcze tutaj. Tak, tutaj. Najgorszy dzień ever. No być rodzicem, zwłaszcza w więzieniu. Oczywiście, gdy ma się pieniądze, wszystko staje się łatwiejsze. A w jaki sposób wasi rodzice poprawiają wam humor? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości.